Wiesz, a wiesz dlaczego style taśma? Bo jest style taśma, się mówi. A to jest style taśma. Ja totalnie na nie czym wiedziałam. Polega? Yeah! Witamy, witamy serdecznie na kanale Między Nami przed Państwem Karol Osentowski. Ty z Grybusie. Grybusie i Karol Jankiewicz. Witamy serdecznie, cześć Karolu. Bardzo miło mi Cię widzieć w ten jakże czwartkowy wieczór. Tak, mamy już się, 18. My się widzimy tylko w czwartki. Tak. Tylko w czwartki. My się w zasadzie już prywatnie nie widujemy, bo po co? Cytat na dziś. Cytat na dziś pochodzi z takiej strony internetowej, gdzie są cytaty. Nieprawda. Tak, tak? Prawda, no. No dobra, no. Macie nas, ale jest bardzo ładny, dlatego bardzo go ładny. Tak, tylko w ciemności możemy zobaczyć gwiazdy. Tak, jak zgasicie światło w pokoju, to założy się, że te gwiazdki, które poprzyklejaliście za dnia, ich nie widać, jak zgasicie, to widać. Dlatego zgaśmy teraz światło. No. No. Widać, że nic nie widać. A dzisiaj będzie znowu kobieta. Mówią na nią Olciak. Ty miałeś kiedyś takie przezwisko? Karolciak. Karolciak. Potrafi się niezwykle dobrze ubrać, pomalować. Jest youtuberką, ma bardzo, no bardzo dużą rzeszę widzów, których oczywiście też pozdrawiamy. No i co, nie pozostaje nic innego, jak ją tu po prostu tak, zaprosić. Oczywiście. Przed Państwem, to powiedzmy tę dłuższą wersję imienia, żeby nie było. Tak, dobra, wiesz, dobrze, proszę bardzo. Poczekaj, jeszcze raz. Przed Państwem Aleksandra Furga! Jeha! Ola, siadaj! No w końcu się doprosiłam, prawda? O zaproszenie. A, nie, to w końcu, nie, to w końcu my się doprosiliśmy. Właśnie. Tak. Nie, tyle lat. Ja się upomniałam. No dobra. No i właśnie. My taki problem mamy do ciebie mówić Olu, Olciak, jak Ola. Się... Ola, po prostu Ola. No dobra. I Ola. Słuchaj, a... Ola, gdzie twoja furka? Ty przyjechałaś? Właśnie, nie ma jej. Interesujesz się modą, prawda? Mhm. Znasz się na tym, my się na tym znamy trochę gorzej niż ty na pewno i tak nas zastanawia, co trzeba wiedzieć, żeby być modnym? No na pewno, jak połączyć kolory. Tak, to jest bardzo trudne. Czyli że co, że pochodne barwy, tak? Coś takiego było kiedyś na plastyce, ja pamiętam. No, ogólnie moda się zmienia i trzeba nadganiać za tymi trendami. Trzeba dużo czytać, czy takich stron modowych. Ja słyszałem, że teraz krata jest w modzie. No jest. No właśnie, właśnie taki. Dlatego tak. I połączenie różu z czerwonym. Tak? Co kiedyś było... To było nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Naprawdę? No i właśnie, kto narzuca tę modę? Od czego to zależy? No na przykład to Ola, tak mi się wydaje. Nie, ja chyba jeszcze nie. Nie narzucasz? Nie. A co powiesz o moich spodniach, moich skarpetach? No, takie piżamowe spodnie. Ty, no, też mi się wydawało. A skarpety takie, no... Jajcarskie. Jajcarskie, nie? Jajcarskie. Dobre. No właśnie, no to tak, ale tak na 5 na 10, coś takiego? No tak 2 na 10. No i widzisz. Jak Cię poznałem, w ogóle jak tak jakby emanujesz taką energią takiej osoby, takiej samicy alfa bym powiedział. Jesteś taką alfą trochę? Tak. Tak. Ale alfą i omegą też? Tak. Ja wszystko wiem, wszystko umiem. Okej. Okay. I ty masz buty w ogóle. No. Wow. A co to są za buty? Się trochę odbija coś wokół. Tak. Takie świecące w brokacie. Mm-hmm. A takie świecące. Ola idzie do sklepu i jak pan ją pyta, po co pani tu przyszła, co pani chce kupić? A takie świecące w brokacie, jakieś buty może. I są idealnie dla ciebie takie, wtedy tam stoją i ty wiesz, że już... Tak. Jestem gwiazda i takie właśnie. Dzisiaj... Aha. Ale no właśnie, ale że nie, podobno gwiazdy można zobaczyć tylko w ciemności. No to... Oj, to wiesz co, ty teraz nie trafiłeś. No dobra. Karol! Czy lumpeksy to jest coś złego, czy można się ubrać dobrze za grosze? Nie, to nie jest coś złego. Tylko trzeba umieć, bo to tak można powiedzieć, że ktoś pójdzie do lumpeksu i kupi sobie coś fajnego. Ja na przykład wchodzę i nic nie znajduję, a moja przyjaciółka znajdzie takie sztos rzeczy, że za 6 zł futro, które po prostu wszyscy później mówią: matko, skąd masz takie? Gdzie kupiłaś? To najnowsza kolekcja? Ona mówi: nie, z lumpa. Więc Asia jest moim takim autorytetem, jeśli chodzi o lumpy i dla mnie to nie jest nic totalnie złego. Czyli lumpy to nie obciach? Nie. Lump jest okej. Okay. Yeah!
My jesteśmy trochę takimi lumpami. No. Kiedyś ktoś to powiedział. Idź ty. Moja babcia zawsze mówiła, jak byłem mały, idź ty lumpie. Możesz po nas teraz pojechać, możesz nas zmiażdżyć. Dajemy ci ten immunitet. Musisz powiedzieć nam, jaką, no teraz w tym momencie mam jakąś wpadkę. Wyobraź sobie, że jesteś taką krytyczką modową, wiesz, że na przykład piszesz artykuł i co byś tutaj zmieniła w naszych stylizacjach. Mój tatuaż? Nie, skarpetki. Wiem, dzisiaj jak je zakładałem, to wiedziałem, Pieri że... wystające! O Boże. Albo muszą być tak, że po całości wystają, a nie tak. Dobra, czyli patrzcie, nigdy tak, nigdy Szuka. Tak. No. Trochę niewyprasowana. Jakaś taka niewyprasowana. Dobra, no czyli nas, ale nas opluła, ale nas pojechała, o Jezu! Co trzeba ubrać, żeby być hipsterem? No. To czasami... Ostatnio siedziałam z koleżanką w restauracji i tak przyjechał taki chłopak w takim kapeluszu na ryby, centralnie. Tylko jakiś miał tam wzór, biały jakiś tam wzór. Spodnie miał takie dotąd, no takie skarpetki właśnie wystające, na longboardzie miał jeszcze orężadę w ręku i to właśnie chyba tak, inaczej, że jakby czasami, albo w takim szeleście też ludzie występują. A że taki typowy Seba? No nie taki typowy Seba, właśnie w sensie trochę połączenie właśnie, wiesz. Okej. Takiej high fashion z takim Sebą. High fashion, czyli, czyli taka wysoka moda. No tak, czyli no nie taka na ulicy i nie na co dzień. Aha. Więc no trzeba tak dziwnie, żeby ludzie się patrzyli, ale czasami przy tych hipsterach ja patrzę i nie wiem, czy to bezdomny i taki tak. lump. No właśnie. Czy to hipster i rzeczywiście ten szelest kosztował kilka stówek. A może to nie jest tak, że ta osoba nie ma świadomości, że jest hipsterem, może ona po prostu się nie potrafi ubrać. Może tak być. Wyobraź sobie, że na 4 lata zamykają wszystkie sklepy na całym świecie. Co robisz? No nic, otwieram na chacie swój sklep. Wyprzedajesz wszystko? No nie, będę w tym chodzić w końcu. A, no właśnie. Wiedziałem. Czyli tak wnioskuję. No tak, 50% to wisi nowe z metkami. Tak? Ale masz tak, że... To jest niebywałe. A, dobra, nie, chciałem zapytać o to, co właśnie powiedziałaś. Ale słuchaj, to jest niebywałe, czyli można powiedzieć, że ty jesteś trochę uzależniona od tego? Jesteś zakupowoliczką? To jest twoja choroba. Nie, to jest moja praca, więc potrzebuję tego do pracy. Dobra, no ale skoro ich nie używasz, to w jaki sposób one odgrywają rolę w twojej pracy? No bo muszę mieć wybór. Jakby często jest tak, że coś sobie myślę, że no to będzie fajnie z tym wyglądało, później nie wygląda, ale przyda się za jakiś czas. Okej, okay. Czyli to tak sobie odstawiasz niektóre rzeczy na kiedyś, na przykład moda wróci za 30 lat na to i wtedy sobie to odgrzebiesz. Ja też mam chyba dwie rzeczy z metkami jeszcze. No, to mi się tak zdarza po prostu. Tak? Tak. No i piękny jest, kurde! Jak nikt nie widzi, to tańczę. Chciałabym, żeby wszyscy mnie słuchali. Nie mogę znieść. Nie wiem. Ja wszystko mogę znieść. Myślę, że Karole mają bałagan. Mają bałagan? W głowach? Kurde. W głowach. O. Ola dokończyła tak te zdania, że nikt ich nigdy tak nie dokończył. W zasadzie nikt ich chyba nie próbował dokończyć, bo nikomu jeszcze nie zadaliśmy tak ciekawych początków zdań. Olu, przejdźmy do drugiej części wywiadu. Co o tym myślicie? Tylko, że nie wiem, czy jesteś gotowa. Nie wiem, co myślę, bo jeszcze nie wiem, co to będzie. No właśnie, no to będzie challenge, ale ten challenge jest bardzo dziwny. Bardzo dziwny. Oj, on jest dziwny. I takiego challenge'u jeszcze u nas nie było. Nie było chyba w całym internecie na świecie. Tak, chyba jesteśmy pionierami. Także zapraszamy do części drugiej. Nasz challenge ma bardzo ciekawą nazwę. Mianowicie? Mianowicie Style Taśma.
Wiesz, a wiesz dlaczego style taśma? Bo jest style taśma, mówi. A to jest style taśma. Ja totalnie nie wiedziałam. Na czym polega? Zobacz, nawet pachnie. Nieużywany jest. Olu, to będzie polegało na tym, że no w zasadzie weźmiemy udział we trójkę w tym zadaniu. Chodzi o to, żebyśmy się wystylizowali tym papierem, tak żeby wyglądać dobrze, ale nie za dobrze. To ty jesteś młoda dziewczyna. Musisz wstać. No jak? No Karol, niestety, ale musisz wstać. Musisz wstać? No. Chyba nie widać, co? No uważaj! Kurde, stylizacja mi się porwała, no! No to jest ciężkie zadanie, jak ja tu miałam w ogóle co zaczepić. No. Totalna masakra. Podoba mi się to. Karol, nie... Co ty robisz? Zrobię sobie taki pas. Nie stylizuj się sam, no! Ale on ma coś z kobiety w sobie. Jakiś pierwiastek. Dobra, weź się skupcie na mojej stylizacji. To muszę ci jakoś wyglądać wieczorem. Wymyśliłam. A? Dobrze. Dobrze. To wymyśliłam, nie sądziłam, że tak będzie. Widziałaś? Jeżeli nie wiecie, w co się ubrać, na przykład wieczorem, do Oli, bierzcie papier i dzwońcie do Oli. Naprawdę. Kto wie, może kiedyś przyjdą takie czasy, że trzeba będzie korzystać z papieru toaletowego. Moje umiejętności. Ja myślę, że ja jestem już gotowa. Dobra, teraz Karol. Teraz ja. Ole, jaki no masz nie, na to Karol Karola. Jak to Karol Karola? Nie chcesz mnie dotykał. Nie, musisz go on jest jakiś podejrzany. Dawaj, stylizuj go, Ola, naprawdę, musisz to zrobić. No. W ogóle jak ja będę pachniał dzisiaj ładnie. A jak pójdę do toalety, to już... Ja. Zrób mu turban, błagam, zrób mu turban. Robisz mi turban, serio? Nie, to nie. Weź, więcej papieru weź. Mam podnieść swoje włos z siska? Nie, jak ty to tam ten zapniesz, czy jak ty tam zrobisz? No ja sobie, o, jeden ten szelek tak mi opadnie, to takie awangardy. Ten się stylizuje dalej. Ty, Jezus, ty jesteś naprawdę z tobą, jesteś nie tak. Dobra, Ola, daj, zrób coś jeszcze ze mną, no. Czuję się szczerze zaniedbany, tak, jemu tak... Tak, tak. A ja już się zajmę tobą przy okazji. Nie, bo może ty po prostu lepiej wyglądasz, no. Umówmy się. Dzięki, Ola. Dobra, Ola, jaki masz jeszcze pomysł? Ostatnio szłem z moim Jorkiem przez ulicę. Tak sobie idę, szłem. Idę, idę. Byłem blisko. Szłem, bo byłem blisko. Dobra, co mam zrobić? No tak, okryj się. Odcinek będzie wyjątkowo dziwny, słuchajcie. Jesteś paper monster. Dobra, to teraz robimy Olę. O masakra. Tak. No nie! Dajmy, a co tak, to jest? No ty będziesz... No, Jezus. Jezus. Taka... Ty nie neguj naszych stylizacji. Ja to... Ja, nie, ale ja patrzę jaki ty masz obwód. Dobra, okej. Okay. On się zmierzył teraz. Zmierzyłem i daj na rękę. Skąd ty masz drugą pierś? W ogóle... Dorobiłam sobie. Plastycznie. Słuchaj. Tylko mi mniejsza wyszła, wiesz, bo mniej zapłaciłam. My wiemy, że już właśnie krata i połączenie czerwonego z różem wyszło z mody. Więc teraz są modne po prostu rozumiesz takie reklamy. Czemu mam taką grubą tą łapę? Żeby ci zimno nie było. Zobacz, jak to zrobiłem takie wykończenie. Mogę nawet... O, że rzeczywiście, zobacz, to jest takie polerka. ultra nowoczesne. Czekaj, struktura. Nic nie rób. Bardzo fajnie to wygląda. Polecam. Ała! Ja zrobiłem ładny rękaw, a ty... Stary, rękaw, a patrz jakie ja zrobiłem tutaj asasina takiego dowaliłem. Czekaj, ona... Czekaj. Jesteś dzisiaj... No. Czekaj, nic nie rób. Ja nie wiem jeszcze, jak chcę zrobić, żeby... To przez 2 S, nie? Teraz idę. Piszesz tak, cię zabiję. Będę musiał całą pensję wydać. Nic. My jeszcze po prostu. Że co, że jeszcze obrzucamy papierem się wzajemnie? Tak. Ale jak się... Jezus, co to... Rozwaliłeś studio, ty debil. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że nam wyszło. Ola jest Miss. To jest Miss Mazowsza. A my jesteśmy... stylowcami. A my jesteśmy stylowcem. Bardzo ci, Olu, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Ja też wam bardzo. Naprawdę. I wiesz dlaczego Miss Mazowsza? Bo Mazowsze to jest największe bogactwo. Bardzo ci dziękujemy. Naprawdę baliśmy się tego odcinka, bo my się nie znamy na tym, na czym ty się znasz, ale dzięki tobie się trochę poznaliśmy. Nie.
Nie, no super mam. I wiem, że to już jest na przykład rozświetlacz, tak. Że... A człowiek się całe życie uczy. Wam dziękujemy, że byliście z nami przez te kilkanaście minut. Miejmy nadzieję, że challenge wam się podobał, bo on mi się bardzo podobał. Mi również. Ja w ogóle dzisiaj tak wychodzę na imprezę. Ja też, więc... Znaczy ja nie imprezuję. Ja go odbiorę tak po prostu z tej imprezy. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień, jak każdy czwartek o 18. Dzisiaj naszym gościem była Ola Aleksandra Furka. Olczak. Olczak, to jest Olczak. Jeszcze chyba ani razu tak tego nie powiedzieliśmy, ale ty jesteś przecież Olczak w internecie, no. No tak. Ale dla nas jesteś Ola, miejmy nadzieję, że to początek czegoś pięknego. Dobra, na razie, pa! Pa! No i co? We got it? Masz 15 sekund, żeby wymienić 10... 15 sekund, 10! Ty wymyślasz... Nie zdążę zdąży! Nie, nie zdąży. Kurde, dobra, dobra, no spróbuję. Dobra, to jeszcze raz. To masz 20 sekund. Ty się nie wtryniaj w moje pytania, ty! Masz... Jeszcze raz.